Cześć wszystkim, niedziela, witajcie w kolejnym odcinku, 8 odcinku Autorentgena, serii, gdzie zupełnie za darmo naprawiamy wasze samochody i to właśnie ten odcinek otworzy nabór na następną serię, w której ty możesz wziąć udział i to twoje auto weźmiemy i zrobimy z nim absolutnie porządek. Dzisiejszy odcinek, no właśnie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek, kiedy teraz zaczynam go nagrywać, to jest też dzień, kiedy zacząłem od przyjęcia tego auta, ale ja już więcej wiem, niż wy zaraz się dowiecie, ale mogę powiedzieć, że będzie grubo, a Kuba mnie nienawidzi. I Łukasz. Już siedzi i ma traumę biedny. Zobacz. I ten odcinek pokaże wam, jak bardzo często nasza świadomość użytkowników nijak się ma z faktycznym stanem, bo nie brnij w to. Dobrze. Zaczynajmy. Przenieśmy się do przyjęcia samochodu, czyli 600 tysięcy przebiegu. Co mogło pójść nie tak? Halo, halo, łysy? Halo, halo, łysy? Dobrze, dzień dobry. Jest z nami szczęśliwy farciarz, starszy pan z Mercedesa. Przyjechał do starszego pana z Mercedesa. Przyjmujemy. Powiedz mi, jak długo masz ten samochód? Półtora roku. No, będzie półtora roku. Półtora roku. Z półtora roku ja dostałem całą listę, czytałem. Tam no. Trochę porobiłeś. Dużo trochę tych zastrzeżeń masz do tego auta tam jest. Co ty masz do zastrzeżeń? Co ci tam nie pasuje, powiedz? Główne zastrzeżenia, mam wrażenie, że coś się dzieje z rozrządem. Jest pewien specjalista w okolicach Śląska. Zapytałem się go, jak wygląda sprawa z wymianą rozrządu. No to powiedział mi wprost, że nikt się tego nie podejmie. I najlepiej to jakbym jeździł aż do momentu, jak padnie silnik i sobie już szukał nowego silnika, nie? Dobre. I kurczę, powiem szczerze, że byłem w szoku, nie? Tak więc to jest... To jest 3 litry diesel, czy? Nie, to jest 2. Okay, to jest prawdopodobnie taki... ten 651. Okej. Niby się najgorszy... Czyli rozrządy, wycieki... Nie ma wycieków. Nie ma wycieków, za po co? Jest właśnie suchutki. Ewentualnie może coś z tylnego mostu, coś tam. Okay. Ale to są naprawdę drobnice, a naprawdę silnik jest suchy. 500 tysięcy przebiegu. 70. 570. Tak, okay. Prawie 5. To ja tutaj na hali mam, nie powiem co, bo nie chcę widzą mówić, nie wiem kiedy to będzie emitowane, ale to ma 600 tysięcy na hali przebiegu. Ale ja się nie boję takich przebiegów, bo ja zawsze jak kupowałem auta, to zawsze z dużym przebiegiem, bo ja nie mogę patrzeć na to, jak te auta 12-14-letnie ściągane w Niemczech. Chyba ma 180, 200. No, max. I nic się nie dzieje, nie? A przy 300 nagle kapitalny remont silnika albo podnięta zawieszenie, nie? Uczcie się z tego odcinka, właśnie tego, co wam przekazuję przez 9 lat. Nie wiem, czy to trochę moje zasługi w budowaniu takiej mentalności, żeby wreszcie przestać patrzeć na przebiegi, te takie nierealne, bo mamy samochód, który ma prawie 600 tysięcy przebiegu, silnik, który miał być najgorszy i tak dalej, no wiesz co, o tych 2.2 ja nie będę mówił, że one są złe, poprzednie, te pierwsze, co jeszcze były w C-klasach tych, co wychodziły, no miały problem z pompą luka, nie, i to było cholernie drogie w regeneracji, to się utarło, że silnik jest zły, nie, bo podzespół był jeden zły, nie. Dobrze, słuchaj, kiedy ci oddamy auto, nie wiem, jest dzisiaj poniedziałek, godzina 12.30, my prężnie się weźmiemy za ten samochód teraz, zobaczymy, co będzie do zrobienia realnie, bo wiesz, jakby rzeczywistość weryfikuje wszystko. Zadzwonimy do ciebie i może być tak, że w tym tygodniu się uda, jak nie to w przyszłym. Jasne, nie ma problemu. Dobrze, zatem wypiszmy kwity, ja się z tobą żegnam, nie martw się, będzie dobrze. Podpisujemy i lecimy z chłopakami obejrzeć auto. Ładny jest, tylko takie rzeczy też by trzeba zrobić. No, zobaczymy, najwyżej lampę wyciągniemy, bo ona jest rozszczelniona i najwyżej ją uszczelnimy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Jest zniszczony mocno, jakieś takie, o tam, pierdoły. Bardziej mnie ta mechanika i ten cały opis, którego wujo nie czytał jeszcze. Wujo, czytałeś opis? Jakby cię to interesowało. Gdzie idziesz? Chodź tu. A jak ma 600 tysięcy przebiegu, to... To jest to, co właściciel mówił, że to nie wygląda, więc bardzo często takie auto po prostu w Polsce ma już 200. Pozycja, jak było zostawić z napalem. Dobra, w górę serca obejrzymy go, co tam ciekawego się drzemie. Zobaczmy oponki od razu, czy będę musiał prezentować nowe. No, tak już jest Micheliny. Okej. Z którego roku? Nie widzę. Halo. A co, boisz się, że wybuchnie? Nie wiem, z przodu nie ma. Nie, z tyłu ma takie, wiesz, kiedyś to Niwo się nazywało, dzisiaj to nie wiem. Nie wiem, ale nie wyglądają na za świeże te opony, w sensie
na za grube mięsko. Może w budżecie się zmieszczę. Zadbam o bezpieczeństwo. Dobra, zobaczymy. Zaraz włazimy pod auto. O! O! Nasi tu byli. Kuba, nasi tu byli. Co? Nasi tu byli. Nasi tu byli. Nie, to jest wasz oryginał. To? To jest oryginał, tutaj, tak? To jest oryginał. I to też jest oryginał, tak? No co ty? To jest fuga. To jest fugę ktoś zrobił. Znaczy, to jest oryginał, ale nasz polski. Nie jest źle. Chcesz kulkę przykleić do obiektywu kulkę? Chcesz kulkę na obiektyw? Nie chcesz? Chcesz kulkę, panie fotograf? Nie, na motor nie wygląda jakoś źle. Chociaż, widzisz, mówimy o wyciekach. Jakieś tam zapocenia są. Nie ma wycieków. Ciekawa konstrukcja. Ciekawy sobie to wymyślili Niemcy. To już jest ta technologia. Niby auto jest ponad 10-letnie, ale to już technologicznie jest. Już jest ostro, nie? Ostro ekologicznie, ostro technologicznie. Widzisz, zapocenia jakieś cały czas. Tutaj gdzieś coś sączy spod klawiatury. Już rozkręcanie tego to... Zobacz, sterownik w jakim wygodnym miejscu jest położony. Ciepło mu. Co autor miał na myśli, nie mam pojęcia. No, w sumie to... Bynajmniej go nie zaleje, ani nie zawygoceje. No tak, będzie suchy wiecznie, to jest fakt, to tak. Ale żeby filtr powietrza wymienić, to już... Musisz pan sterownik zdjąć, nie? Już wymiana filtra powietrza nie kosztuje 15 zł. Bo tutaj nie odpinasz, tylko po prostu go odkręcasz tu. Tak, i na bok, nie? Ale to już wiesz, nie jest wymiana jak kiedyś, żeby starczy klamrę odpiąć z boku gdzieś, tylko już musisz porozkręcać wszystko, nie? Dobra, zobaczmy jakim on stanie jest od dołu, bo ciekaw jestem tego zawieszenia tam w opisie, bo jest, że z tyłu coś się dzieje z zawieszeniem, a na pneumatyce z przodu coś się dzieje z zawieszeniem, więc trzeba zrobić checklistę po prostu. Podzielmy się na dwie drużyny. Ja zdejmę te osłony, żeby zobaczyć co tu siedzi, a Kuba już się bierze za zawieszenie z tyłu, więc nie dam rady tak ci podświetlać i odkręcać, więc możesz iść z latarką do Kuby. My co tu znalazłeś? Całe zawieszenie tyle, bo ty każda tutaj spartniała, aluminium się utlenił, tu wózek korozji. Już grubo. Miał być tak pięknie. A kto ci powiedział, że miał być pięknie? Ty. Nie. Co to jest za pytanie? Ja proszę, żebyście mnie dyskutowali, że ja wiem, że będzie pięknie. Powiedziałem, że nie wiem, co będzie. Halo, widzowie! Ja się już boję. Kuba już się krzywo na mnie patrzy i Łukasz też. No, to jest bardzo dobry wózek. Serwis olejowy? Adios. Chciałbym regulamin przeczytać autorentgenu. Budżet to 5000. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest trochę jak ze wszystkimi budżetami i jak trzeba, to jest elastyczny. Wszakże to i tak ja go pokrywam z kieszeni. Ale nie o zero. Jak ja mam z nimi pracować? Nie no, za nie wieście, ale felgi wyważali z odważnikami do stulówek. Nie no, tutaj trochę. Za to, że nie chcę ciebie wysłuchać, nie gadam z wami. Generalnie panu powiedzieli, że nie da się wymienić rozrządu w tym aucie. Może się nie da, może są lepsi fachowcy od nas. Więc ja bym chciał tu rozrząd dziabnąć, no bo on gra na zimnym ponoć, ale to zobaczymy. Aż mi się nie podoba, że te osłony są we wszystkich. Co? Lux! Nie ma wycieków. Dobra, panowie, wiecie co? Rozkręćmy to auto, zobaczmy na czym stoimy, bo ja coś czuję, że chyba będzie tytuł Mercedes po polsku. Ale to nie z winy użytkownika, nie. Po prostu widzę, że gdzieś jakiś szereg fachowców tu już też chciał w tym uczestniczyć. No, on stał tu razem na parkingu. Kiedyś. Świadomość użytkownika jest zgoła inna niż rzeczywistość w tym pojeździe. Poczekaj, bo on mówił, że nie było wycieków. Nie ma wycieków. Nie ma wycieków, za po co? Jest właśnie z słuchutki. No więc mówię, jego świadomość właściciela... Ale tu wiesz, no nie... Z dzisiaj. To jest dzisiaj. Dopiero zaczęło. Dopiero. Jest ciepłe. Ale wiecie jak to jest, nie? Wy nie musicie zdawać sobie sprawy. Dla was jeździ, jest wszystko dobrze. No i dopóki jeździ i jeździ, odpala, skręca i hamuje, jest dobrze. No przecież nikt nie każe wam regularnie wchodzić pod auto, odkręcać osłonę, ale... Ojej. Tu jest wszystko zalane olejem. Ojej. O ku... To z kulera wywala. Turbo to ciągle. Turbo ma dosyć. O nie. Tego nie. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. To powiedz teraz, że ani mówiłem? No, słucham na twoje. Słucham to, co chcesz powiedzieć, nie? Pewnie lepiej by się na to patrzyło, jakby na szafie było 200 tysięcy. Ale? Mnie tu w ogóle nie dziwi. Kuba mnie ostatnio pocieszył. Muszę wam zwracać uwagę, żebyście zauważyli. Gniazdkę zrobione. To wiesz, że motor ciebie chyba widzę. Nie? No mówię, że będziesz robił, nie? No będę z wami robił, się jutro przybieram i robię z wami, no. No to ty będziesz robił. To może w 5000 się zmieścimy, co? Szak? Jak nie, Makao. Po Makale karta stop. A nie. Ale wygrałem w pokera. Śmieszki się znalazły. No, dobra, pokaż to.
To, tu się robi ciekawie. Tera to ta. To chyba nie jest istotna. On nie zobaczył. Bo jak odsamy z niej olej i ją wypierzemy, to będzie lżejsza. Ale patrząc... Skrzynia jest sucha. Może i jest... Może są wycieki, ale za to... Drogi mój widzu, jak to oglądasz, to nie gniewamy się na ciebie, bo to nie jest twoja wina, ale... O, właśnie dobrze, te słony. Tak, zero wycieków w aucie. Olejowy prysznic. Chłopaki skończyli jazdy, oględziny. Generalnie, nie wiem, no od czego tu zacząć wymienianie. No jakby rozrząd faktycznie jest do zrobienia, bo gra jak głupi. To i to w każdej chwili wbrew pozorom grozi... Generalnie patrzyłem też, ma korektyw trysków i kurwa niestabilny, nie? Trochę. Charakter trytka. Piezoelektryczne. A to regenerowalne? Nie wiem, nie znam się, no taka aż na wtryskach, na modelach, ale... Patrzy w ogóle na minę Łukasza, on jest taki niezadowolony. Nie mrawy. Kodów błędów jest od Ciula. To jest program? A, to jest Ciul, cięty program. Generalnie słuchajcie, jest tak, że motor wywalamy, bo do zrobienia rozrząd, uszczelnienia. Jak skrzynia? Chociaż skrzynia działa? To skrzynia. Podszakiwała mnie z wyjmaczem, co tam napisał, nie? Zmiana oleju może dać albo dobić. Bo nie wiemy, przy jakim był wymieniany. Turbo do wymiany. Wtryski. Do sprawdzenia. No, wtryski wysyłamy do... To będzie długi odcinek i długi czas do spędzenia nad tym małpem, więc... Przenieśmy się może do dnia następnego, bo musimy wszystko spisać, bo mamy tak zawieszenie, przewody hamulcowe, układ hamulcowy, silnik do uszczelnienia, rozrząd do wymiany, turbosprężarka do regeneracji, wtryski do sprawdzenia, ale już wiem, że do regeneracji albo do wymiany na nowe. Czterocylindrówka czy pięć, cztero? Cztery. No to cztery wtryski, jak będzie trzeba nowe, to tylko 8 tysięcy, 5 tysięcy budżet. Widzimy się jutro. The next day. Dzień dobry. Cześć. Dzień drugi. Zaczynamy. Łukasz robi najlepszą rzecz, jaką może robić na świecie. Facet. Shopping. Tak. I powiem wam, no tanio nie będzie, nie? Generalnie przez noc musiałem sobie przemyśleć i uważam wczorajszy dzień za spektakularny pod względem użycia dwóch sformułowań. Pierwsze jest takie, że jest sukutko, a drugie sformułowanie jest takie, że nieważne, że wtryski i turbo nie działają, ważne, że jest program. To jest tekst i motyw na tym samochodzie, trzeba nakleić. Dobrze, nawet ciocia się tu śmieje z tej całej sytuacji, ale... Co dzisiaj? Dzisiaj Kuba rozkruwa auto, Łukasz zamawia części, wywalamy motor. I co dzisiaj, Kubuś, turbo wtryski lecą mnie jeszcze też, nie? Na wysyłkę? Czy nie zdążymy? No cię pytam, tylko czasowo. Nie krzycz na mnie, Boże, nie chciałem tego Meryce ci dać. Wiem jak krzyczy, znaczy nie no, nie wiem. I pamiętaj, że nie chcę wiedzieć. A czemu tu leci olej cały czas? No bo jest korek, olej spuszczam. A, dobrze, spuściłeś olej. Już myślałem, że wiesz, że to jest taki niewyciek. Taki wyciek, tak? Tak, że jest taki wyciek w silniku. Dobrze, reanimujmy każde auto, reanimujmy wszystko, bo ja mówię, wczoraj przemyślałem sobie i zbudował mi się obraz wesołego właściciela, fajnej osoby i tak z chłopakami pomyśleliśmy wczoraj najważniejszą rzecz. Przecież nie musisz być świadomy. To auto było niedawno na przeglądzie i o ile jesteśmy zaniepokojeni tym, że pewne elementy zawieszenia nie zostały zauważone, chociaż niekoniecznie musiały, to uważam, że... I to Błażej też by stwierdził. Błażej na przeglądzie, jak ściąga te osłony? Nie. On z wycieku by się zauważył, jak nie ma na osłonie. De facto rozumiem, że właściciel pojazdu twierdził, że nie ma, no bo był tydzień wcześniej na przeglądzie czy dwa. I diagnostyk nie stwierdził, bo nie mógł stwierdzić. Dobrze. Dobrze, zatem wywalmy motor i zobaczymy jutro co dalej, bo ciekaw jestem, jutro dopiero wam podam, ile będą kosztowały same części, ale ja już obstawiam, że jeżeli wtryski będą do zrobienia, a ja nie chcę regenerować, ja nie lubię regenerować, jeżeli je się da, na wielu firmach się zawiodłem po prostu, ale jeżeli się da, to spróbujemy, jeżeli się nie da, no to jest plus 8 tysięcy za wtryski. Ja się tylko zapytam, przepraszam, szefowa, czy te wtryski po dwa koła za jeden można liczyć? 1000 za sztukę. Uff, tylko 1000 zł za sztukę. Razy 4. Dobra, do jutra. Poprzeczki trzeba walić, wydech, wał, rysunki termiczne. Wtedy można coś tam jeszcze, te węże, chłodnicy. Cooler.
przewody inne, instalacje i można motor w dół. Super. Słuchajcie, środa, wróciłem, jestem. No właśnie, z motoru zostało tyle i minus, czekaj, ile? Powiedziałem 4000 zł za same części do silnika. Nie, co ja gadam, jakieś 4000, to jest 5, 6 albo 7 to będzie, bo ja mówię netto brutto. Więc 6-7 tysięcy. Turbo pojechało? Pojechało, nie? Nie. Okay. A dobre jest? Czyli pojedzie? Możemy zamówić też gołego korasa i podmienić i będzie dalej hulało. Czy nie chcemy do Koprobrodego dawać, bo za długo? Ale lubimy Koprobrodego. No chyba, że on ma na półce takie, to zaraz niech wyślę. Nie. To zróbmy tak, żeby było dobrze. Właśnie Łukasz teraz się nie zajmuje Mercedesem, bo się zajmuje drugim Mercedesem. Mercedes, kiedy to oglądacie? Wczoraj został wylicytowany, wiesz za ile? Nie. Jak nie? No nie. 150 tysięcy. Dobrze, nie? Sobie się nie dał pewnie, ale dobrze. Dobrze, słuchajcie, wuja zamówił części do silnika, teraz jeszcze tylko części zawieszenia. Panewki tutaj w ogóle, Kuba, jak nowe, nie? Mówiłeś. No, jak nowe. Więc jest dobrze. I to co grało na zimno, no to łańcuch, który aż tutaj wytłuchł nam się. O, to nie tak, to fabrycznie tak nie było. Więc tak to wygląda. Dobrze, czyli dzień trzeci składania silnika. Myślę, że jutro już motor będzie powoli zamykanym. Znaczy dzień trzeci auta, przepraszam. Poniedziałek, wtorek, środa. No, to dobrze, dzień trzeci, odkąd auto przyjechało. Dzień drugi pracy. Staram się zjeść, zarówno ten łańcuch i będzie mnie tu chłostał. Tak. Jutro się przebiorę i też coś porobię. Będę przeszkadzał. To będzie najlepsza rzecz na świecie, jaką umiem robić. Halo, czwartek! Czwartek, czyli trzeci dzień pracy. Tak. Możesz składać roszczenia, miałeś pomagać. No miałeś pomagać. Tyle było do czyszczenia fajnych rzeczy, że musiałem wszystko sam czyścić. Nie wiem, jest mi głupio niezmiernie, ale obiecuję ci, że coś pomogę. Na razie staram się pozbierać psychicznie po tym kosztorysie. Tutaj jest, aż nie złożyliście zamówienia na zawieszenie pewnie. No nie. Chociaż ci powiem, że wczoraj wtryski zamówiłem. Mów ile? Prawie czwórka. To już jest 8 tysięcy. Nie, 9. To już dychę mamy. Dobra, dychę mamy, a się zawieszenia nie dotknęliśmy. Jesus! Dobrze, jutro wrzucamy motor? Jutro to jeszcze mam tutaj cały osprzęt do umycia. Okay. Do poskładania. No to tak, to nie jutro. To jutro jeszcze składamy się. W niedzielę przyjście poskładać i włożyć motor. Mądry przed kamerą, nie? Mądry się zrobił. Zaraz porozmawiamy, gówniarze, jak wyłączę kamerę. Nie rozumiałem, z Kubą dyskutowaliśmy wczoraj na temat rozrządu. Dlaczego widzowi wszyscy mechanicy powiedzieli, że tego rozrządu się nie wymienia? Jakby ja totalnie nie rozumiem, o co chodzi. Sprawdzeniu należy poddać zęby, czy nie są skoszone. No bo może być tak, że one się zużyją w końcu. A może już kurde jakieś ząb podpaść, czy coś. Tak. To mogą być takie zużycie, że już należy tryby wymienić. Ale zęby i tak są do wymiany, da się je wymienić. Te tutaj to są rozrząd kolewki, tego się kurde nie wymienia. Jak to pierdzielę, to nie wiem, co by ty musiał z tym motorem robić. Ale załóżmy, że wiesz, to i tak by dało się wymienić. No. Myślę, że części jakieś są wymienione, nie? To wszystko jest wymienione. To tak, dokładnie. Problematyczny faktycznie jest łańcuch,
ale problematyczny na takiej zasadzie, że motor i tak należy wyjąć, żeby jakkolwiek do tego rozrządu podejść. Problematyczny jest ten etap tutaj przejścia z odkręcaniem, żeby wstawić nowe prowadzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest do zrobienia, to nie jest żadna czarna magia. To nie jest, jak już masz to na stole, to nie jest takie problematyczne, tak? To po prostu te ślizgi masz tutaj, te kołki, one są wprasowane, jeśli musisz je wyprasować. Łańcuch nowy trzeba zakuć, bo masz tutaj spinkę. Tu mamy zakuwane w miejscu, zobacz, Stasiu. Myśmy tu dzisiaj rano zakuwali, nowe ślizgi. I ja rozrząd u góry blokujesz, na dole masz blokady do kupienia. I nie rozumiem w ogóle słowa, jak dochodzi do tego, że nie da się... Nie wiem. Dobrze, zatem znowu ci nie pomogę, bo teraz będę nagrywał z Adrianem do Hit czy Kit Pop and Banksy i to może być ostatni Pop and Banks Peugeota. Będziesz się nic zmieniał, to jest dobry wóz. Flagowy, M4 Krakowczyzna. Ja dzisiaj czuję się osaczony. Nie pomagasz, będziesz robił w niedzielę, będziesz się nic zmieniał. Zwolnij mnie jeszcze. The next day. Halo, dzień piąty. Znowu nie pomagasz. Dobrze, może nie pomagam, ale zrobiłem bardzo ważny odcinek dla świata, społeczeństwa i dla wszystkich innych. I był to odcinek z alkoholem. A że jest piątek, to od razu chłopakom się fajnie zrobiło. Ciekawe, czy w poniedziałek im będzie tak fajnie, kiedy jeszcze też będzie taki... No nie ważne, nie o co chodzi. Motor złożony. Tutaj mamy 1000 zł plus, 1000 zł plus, plus 1000, plus 1000. I teraz tu mamy, ja nie wiem, nie chcę strzelać. 16, 225, no dobra, no to powiedzmy, że tu mamy kolejne plus 2,5 tysiąca. I dostaliśmy od sklepu opon.com bardzo fajny komplet. Dla mnie jednych z najlepszych opon, jakie tylko mogłem mieć. I są to Nogiany. Dlaczego? Nie wiem, po prostu tak się gryzą w śnieg. W Toyocie miałem, w Peugeocie 807 miałem i tamte może rocznikowo nie wymagały, ale okazało się, że z tyłu już mięso wychodzi, bo zbieżności nie ma przez to, że... czy w ogóle geometrii nie trzyma przez to, że samochód ma wybite całe to zawieszenie. Tak to wygląda, ale wy też możecie sobie kupić opony, jeżeli będziecie chcieli. Wejść na sklep opon.com i na specjalny kod rabatowy M4K. Zawsze kilkadziesiąt złotych wam wpadnie. A dlaczego warto? Warto dlatego, że macie fajną dobierarkę, w której możecie po tym, jak prowadzicie auto, silnik i tak dalej, dobrać sobie od kategorii opon, czy tańsze, czy droższe, czy premium, czy takie, czy siakie, owakie, ewentualnie zadzwonić na infolinię, chłopaki wam pomogą. Dobrze, Kuba, wyrzucamy ci silnik, czy to już dziś? Co? Czy to już dziś wrzucamy silnik? Jak pomożesz, to możemy. W poniedziałek wrzućmy. Turbiny nam brakuje? W drodze, dobrze. Turbiny nam brakuje, motor już jest ładnie poskładany. Co się może wydarzyć? Wszystko się może wydarzyć. Zawsze jest tak, że przecież to są wszystko części zamienne, a nawet jak są oryginalne, to i tak zawsze jakaś uszczelka może się podwinąć, jakiś orym. Jest jeszcze dlatego mamy tak, że jak remontujemy silniki, czy robimy takie rzeczy, to i tak my jeszcze sobie jeździmy tym autem 1-2 dni wokół komina, nie do domu i prywatnie, żeby sprawdzić, żeby auto nie miało wycieków. Natomiast jest to ciekawy przypadek suchego auta, suchego silnika. Rzeczywiście. Teraz już można powiedzieć. Ale ja muszę jeszcze, wiecie co zrobić, posprzątać warsztat i przede wszystkim, chodź tutaj Łukasz, patrzę na Łukasza, mówię też Łukasz. Muszę szukać chłopakom obok, bo my sami musimy te osłony wymyć, bo te osłony ważą po 5 kg każda. Ja obstawiam, że w tych osłonach zmieściło się co najmniej 3-4 litry oleju, co najmniej. Dobrze. Przenieśmy się na poniedziałek, dajmy sobie chwilę spokoju. Pomógłbym, tylko że tu stoi Adrian, my zaraz nagrywamy, Pop and Banksy, tu stoi wujo, coś nam nie poszło i to tak, to nie jest, że ja nie chcę, tylko ja po prostu fizycznie czasu nie mam. Dobra, dobra. Koledzy. Halo, poniedziałek. Ta, tylko wycieki. Nie, bez wycieków, suchutki. Nie ma wycieków. Dobra, słuchajcie, muszę wyjść stąd. Albo tak wyjdę po prostu. To jest zawsze akrobacja. Opa. Ale szacunek dla auta to podstawa. Jesteś jakiś posmutniały? Ja? Czemu? Przy poniedziałku. Poniedziałek, to chyba samo za siebie mówi. Przysiadłem kilkadziesiąt kilometrów w weekend. Piątek? Nie, w sobotę. Ja w sobotę 32 kilometry. Dobrze, słuchajcie, jutro wrzucamy silnik, bo nawet dzisiaj. Kompletujemy elementy zawieszenia. I wtedy wiem, że będzie drogo. Wtedy na pewno wiem, że już będzie drogo, bo już teraz jest 12 tysięcy. No ale co zrobisz, to nic nie zrobisz. No, turbo? O, turbo możemy obejrzeć, nie? Tam masz rozebrane, Kuba. Czy to było turbo oryginalne? Jeszcze myślisz? No. To jest stare, to jest nowe. Tu nie było luzu. Luz wzdłużny.
dłużny. No dobrze, jest. Jakby nie, żebyś musiał sobie to wimano wkręcić i pomacać wtedy. Nie będę wkręcał, nawet jak szarpie, to jest minimalnie. Co, jeżeli szarpie na minimalnie, co oznacza, że jeżeli będzie to siła taka, jak powinna być, to już nie będzie minimalnie, a maksymalnie. Dobrze, to jest taki najprostszy rodzaj regeneracji, po prostu gotowy koras, gotowe wnętrze, z gwarancją, ze wszystkim. Tutaj nie będziemy... Cena podobnie chyba wychodzi, co zregenerowanie turbo. No, na pewno trochę taniej. To trochę taniej, no ale wiesz, to dolicz robociznę. Twoją, rozłóż, złóż, więc tak to wygląda. Coś tu mówił Łukasz, że się opony zżarło, nie chcę nawet na to patrzeć. Nie będę na to patrzył. Dobrze, przyspieszmy tempa pracy. Już nie będę spamował pyskiem, bo ja będę dopiero w poniedziałek, bo wyjeżdżam. Więc już zostawię chłopaków z tą pracą. Tak, wiem, miałem pomóc. Dobrze. No i nie pomogłem. I nie jestem z tego powodu zadowolony. Z czego? Że nie pomogłem. Znaczy pomogłem, no, mentalnie was wspierałem. Oczywiście. O, widzisz, super. Ty wreszcie nie krzyczy. Musieliśmy się rozmówić, żeby przestali nam krzyczeć. No miał być suchy, no co mam ci powiedzieć? Chcesz, ja ci zostawię jakieś tam do zrobienia rzeczy. Nie, bo dopiero w poniedziałek będę, w poniedziałek chciałbym wydać na auto. Dopiero w poniedziałek będziesz? Za tydzień. Mhm. Aha. A w poniedziałek? A w poniedziałek. No. Jutro jest wtorek. I środę. Mhm. A potem czwartek. Mhm. Czwartek to taka mała sobota. Mhm. To jest piątek. Co cię, kurde? Co ci zrobili? Bo pan mówił, że można, a u nich nie, a oni mi mówią, że nie można. O, oszukali cię na stacji. Albo w ucie. Ucie? Tak pójdę zapłacić i zaraz się dowiem. No, dobrze, to przejdźmy do pracy, bo to nie jest vlogowy kanał. Started jumping, what a day. Swear to God, I need it now. I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same one shot to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam. I swear I'm getting paid. I'm a don, just like the Perrier. It's my time when I'm looking at a face. On the low, like I'm pushing up the base. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. Jestem! I co? Nie pomogłem. Dobrze, nie pomogłem. Czekamy na pana właściciela. A dlaczego nie nagrywaliście nic, a ile dni minęło? Dużo się stało jeszcze po drodze. Samochód został złożony przez chłopaków. Wyjechali. Jeszcze jakiś tam jeden wyciek się pojawił, ale to po prostu uszelka się podwinęła. Wymieniliśmy wszystko i co się okazało? Że słychać delikatne stukanie. Więc jeszcze raz dawaj. Okazało się, że niestety... Kuba jak sprawdzał, na drugim, trzecim cylindrze wyglądały bardzo ładnie panewki, a na pierwszym cylindrze panewka kończyła życie. Nie było słychać, dlatego że motor tak głośno grał, że ałała, ale żeśmy uznali, że niestety po wyjęciu tej panewki okazało się, że już wał przyrysowała i musieliśmy jeszcze wymienić zawczasu panewkę i wał, żeby tak naprawdę wypuścić to auto zgodnie. Więc po prostu masakra. Masakra, która kosztowała nas... 30 tysięcy złotych w samych częściach plus roboczo godziny, których poszło za kolejne 20 parę tysięcy. Czyli to jest ponad równowartość tego samochodu i czy to jest wina właściciela? I ja jeszcze raz powiem, że nie, zaraz będę z nim rozmawiał. Nie, to diagności, to mechanicy. Twierdzili, że to jeszcze pojeździ. Gówno nie pojeździ. Kto powiedział temu człowiekowi, że rozrządu się nie da zmienić? Rozrząd grał tak, że wywalał obudowę, a ktoś powiedział, że mu się nie da. No to tak się nie da.
Dobrze, czekamy na naszego Szymona Majewskiego, który wygrał to. Ale na pewno będę się go pytał, jak tam z tą suchością tego silnika. Bo to będzie suchy żart przez cały odcinek. Nie ma wycieków. No i zostańcie do końca, bo na końcu odcinka to wszystko to, co trzeba. Czyli jak to zrobić, żeby wziąć udział. A naprawdę postanowiłem zrobić to już najprościej. Bez żadnych Facebooków, Instagramów, żeby wam już dupy nie zawracać. Idą. Dzień dobry szanownemu państwu. Dzień dobry panie Szymonie. Dzień dobry. Zapraszamy. Będziemy bili. Dlaczego? Cześć. Panie Szymonie, jak to jest z tymi bez wycieków? To będzie najlepszy mem, jaki może być. Nie było, jak pan patrzył od dołu? Nie. No bo jeszcze... Nie będzie. Wszystko zostało w osłonach. 8 tysięcy temu wymieniałem olej, było sucho. Tak, wszystko zostało w osłonach. Panie Szymonie, nie no Szymonie po prostu. No. Wiesz, jaki jest regulamin konkursu, nie? Do 5 tysięcy naprawa. No coś tam czytałem. Dobrze. Zatem wiesz, że ja nie zostawiam aut bez wymiany, nie? Czytałem. A to są punkty regulaminu? Nie, to są same części, które wymieniliśmy. W częściach ten samochód wchłonął 29 422 zł. Brutto. Brutto. Plus 120 roboczogodzin naszych pracowników daje nam kwotę 54 tysięcy złotych brutto. A ile kosztował ten samochód? No mniej. No ale mniej. Chcę, żeby teraz tobie służył. Zapytasz się, co było do zrobienia. Dobrze, już ci opowiadamy, więc teraz się nie stresuj. Oczywiście my się śmiejemy, bo będziesz trochę, wiesz, nie oglądasz jeszcze tego odcinka. Więc teraz tak, początkowo było założenie, że jak on był w dobrym stanie, to zrobimy ten serwis. Jeszcze lakierkę zrobimy, wiesz, spolerujemy i tak dalej. No, budżet mi się skończył. Nie jest z gumy, huba buba. Natomiast tak, wtryski były do wymiany, koniec no. Był wtrysków. Turbo było do wymiany, koniec turbo. Dodatkowo... A jak to? Zobaczysz na odcinku. On nie sypał żadnymi błędami, nic, kompletnie, zero. Cóż, jak my się podłączyliśmy, to wyglądało jak mała encyklopedia PWN. Natomiast dalej brnąc, nie wiem dlaczego, tu zobaczysz w odcinku z tym łańcuchem, gdzie wprowadzono w błąd, że się nie da. No. Da się, wszystko jest wymienione na nowe, ale faktycznie, wiesz, jak delikatnie stukał, także już w obudowie zrobił sobie drogę. Więc tu wszystko było na granicy końca życia. Pokazywałeś na przebitce na jednym odcinku. Tak, tak, tak. Generalnie od nas. Dodatkowo opony miałeś, powiedzmy, że dobre, ale jako, że ze sklepem opon.com współpracujemy, dostałeś zupełnie nowy komplet opon i to są najlepsze opony zimowe, jakie mamy, czyli Nokiany. Ja wiem, że już się kończy zima, ale będziesz miał na całe resztę tego auta. Opony masz nowe, bo żaden element zawieszenia nie spełniał swoich kryteriów. Tył był tak już wybity, że generalnie zbierał koła. Czyli miałeś z zewnątrz oponę dobrą, wewnątrz ją zbierało. I teraz cały odcinek nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest to winą właściciela. Właściciel zawierzał przede wszystkim i osobie na przeglądzie i tak dalej, bo zawierzajmy. To auto w życiu nie powinno przyjść przeglądu. Zrobiliśmy wszystko. Tu będziesz miał wykaz od nas części. Na przeglądzie, który był w grudniu, tylko usłyszałem jedno małe zastrzeżenie, że stabilizator ma tutaj z tej strony guma tam się obruszyła i warto byłoby wymienić. Aha. Jeszcze lepiej ci powiem. Złożyliśmy, wymieniliśmy ten silnik, rozłożyliśmy. Po odpaleniu, jak już wszystkie dźwięki usunęliśmy, które były, nie? Mimo że Kuba sprawdził drugą i trzecią panewkę i wyglądały jak nowe, jeszcze fabrycznie przy 600 tysiącach, niestety nie. Zaczęło stukać, w sensie coś innego dalej stukało. Okazało się, że pierwsza panewka też podstukiwała, czyli on się zacierał. Wał też, więc są już nowe panewki, nowy wał, jest dużo. Ale cieszy nas to, bo na pewno była mapa zrobiona. Jest mapa zrobiona, to wiemy. I to nie my robiliśmy. Tak, była. Była. No, więc Łukasz się śmiał, że najważniejsze, że jak to było, że przeproszenie, wycenzurujmy to. Bo tryskami ważne, że jest mapa. Kuba, czy dzisiaj coś jest do zrobienia w tym aucie? Zatankować i jechać. Więc mam nadzieję, że ci to posłuży. Dziękuję tobie i jak jeszcze raz powiedziałem, nie jest to winą użytkownika, żebyście byli świadomi. Chyba, że ktoś ma ochotę się wymądrzać w komentarzach, że jak to nie widział. Nie, uwierzcie mi, że kiedy auto przyjechało i my jechaliśmy pierwszy raz testowo, też bym nie powiedział, że wiesz, tyle rzeczy do zrobienia. Ja go z nim zrobiłem 35 tysięcy i poza tym, tak jak mówiłem, że wymieniłem sobie tarcze i tak dalej, on cały czas odpala, jeździł i nic się nie działo, nie? Tak, tak, po prostu wtryski już miały na przykład, wiesz, on błędu nie pokaże, ale miał takie korekty porozciągane, a my nie regenerujemy, to już nowe zamówiliśmy po prostu. Kuba, jak turbo wywalił na stół, no to
okej, nie było luzu w tej pozycji, ale w tej pozycji to już był taki luz, nie? To pokazuje tylko, że my jako użytkownicy nie musimy być świadomi tak technicznych rzeczy, ale warto, jeżeli jesteście raz w roku, a tobie powiem szczerze po tym odcinku, ja bym temu diagnoście dał ten odcinek i się spytał, co on zrobił najlepszego, bo jeżeli mamy chociaż raz w roku przegląd na OSKP i nie jesteśmy świadomi, znaczy na SKP naszego stanu, to przepraszam, ale elementy w tym zawieszeniu, które były do wymiany, diagnosta, jego zasranym obowiązkiem było nam chociaż powiedzieć, że są do zrobienia, bo tu chyba całe zawieszenie wymieniliśmy, nie? Mieliśmy tykę, no, z przodu pozostały, ale no wszystko tam z tyłu, te tuleje, wahacze, wszystko zostało zrobione, z przodu tak samo. I... Tylko, że Mercedes ma to do siebie, tak jak BMW ma tak samo, że wiesz, to może być powybijane, my nie musimy koniecznie tego czuć, ale wiesz, tu się zmienia w parametrach geometrii, my się przyzwyczajamy jak jeździmy, tak. Więc nie ma żadnego problemu. Zaraz podpiszemy wszystkie dokumenty, oczywiście nic nie musisz płacić, nie będziesz płacił, więc to się nie przejmuj, ale będziesz dzisiaj moim memem olejowym w tym odcinku, nie? Okay. Będziemy tu wstawiać co chwila po prostu, że jest suchutki. Jest właśnie suchutki. Jak odkręciliśmy odsłony i wszystko spadło, to po 10 kilo ważyły, nie? Tak. Ale to mówię, ja 8 tysięcy temu wymieniłem olej. Ale ściągaliście osłony? No tak, wszystkie? No musiałem ściągnąć osłonę, bo nie miałem dostępu do korka, nie? Ale, ale to we wszystkich było, tylnych, przednich, wiesz, we wszystkich pampersach. I teraz okay. Rozumiem, że wymieniałeś, natomiast to mogło zacząć wyciekać gdzieś po drodze, nie? No. Więc teraz ja mam nadzieję, że 600 tysięcy kilometrów i jeszcze 200-300 dodasz. No idealnie. Tylko już w Bułgarii. Tak. Wakacje w Bułgarii, rób co chcesz. Przepraszamy, nic więcej nie byliśmy w stanie przy tym aucie zrobić, bo po prostu już czasowo nie mieliśmy, chcieliśmy ci go tydzień temu wydać, no ale wiesz, co z tego, że chcieliśmy, jak rzeczywistość się okazała zupełnie inna i niestety wyszło inaczej, więc dobrze, chodźmy podpisać dokumenty i zaraz będziesz miał chwilę, żeby, nie wiem, pogadać z widzami, powiedzieć im też, czy warto, czy nie warto, na razie jesteś speszony, ale naprawdę nikt z nas nie ma żadnych pretensji, tylko po prostu się uśmialiśmy, znaczy ja się śmiałem, oni mi nie było do śmiechu. Nie, no mi było głupio w ogóle przyjechać, jak słuchałem ostatnio twoje zapowiedzi, że... Ale dlaczego? To będzie. No że będzie. To rekord. Mówię, jest okay. Rekord. Ale to nie jest rekord pierwszego auta. Pierwsze auto użytkownik sam wiedział, jakie ma zaniedbania. Tu ja absolutnie patrząc na stan i jadąc tym autem, nie mam pretensji do właściciela. Pretensje mam na pewno do kogoś, kto robił w grudniu przegląd do tego auta. Bo za to to powinien być prokurator tak naprawdę, bo słuchajcie, my zdając prawo jazdy musimy wiedzieć, gdzie się olej dolewa, coś tam, znaczy nie musimy, ale fajnie by było sprawdzić silnik w oponach, nie? Jak coś stuka, to podjechać na warsztat, ale to diagnosta jest tutaj tak naprawdę naszym, no chyba, że diagnosta robił to tak. I albo był taki, jeszcze chodził i mówi, o wszystko w porządku, a w międzyczasie jeszcze był autorem piosenki I just call to say. No. Powiedziałbym, że jak nie przymocuję osłony od tłumika, aha. To mi wtedy nie podbije przegląd. To było najważniejsze w sumie chyba w tym przeglądzie. To chodźmy podpisać kwity i zaraz się widzimy. Dobra, zanim jeszcze pogadałem, przed chwilą odpaliliśmy. No zupełnie inny silnik, nie? To... Tak myśleliśmy, że to wiesz, nie tylko łańcuch, to tutaj dużo rzeczy grało grę, więc teraz niech ten Mercedes dziadkowóz ci służy do wieku, w którym będziesz potrzebował mieć Mercedesa, czyli prawie 40 lat jak ja. Szymon, bo my tu sobie wiecie, zaraz za kamerą kawkę spiję jeszcze, Szymon tak dalej, to nie jest tak, że mówię, tam jest brama, absolutnie nie. Czy warto brać udział w autorentgenie? Warto. Warto. Ja w zgłoszeniu napisałem, że mam przejechane 600 tysięcy i chciałbym dobić do miliona, tak więc jak się jesteście w stanie tego podjąć, no to chętnie zgłaszam moje auto. No i się udało, nie? Tak, ale do miliona. Do miliona tam tak nie kozakował, tutaj trzeba by pełen remont zrobić. Nie, słuchajcie, może wierzymy, że tak się uda. No co, słuchajcie, dziękuję. Mi to sprawiło ogromną frajdę i radochę, Kubie też. Ty to chyba lubisz. Dobra, nie wiesz o co chodzi. Cały odcinek miałem się przebrać, tyle dni pracowałem, chciałem pracować z nimi, za każdym razem coś mi wypadało. Już mnie gnębili, że miałem pomagać, nie? Ale ambicje takie miałem. Słuchajcie, zostańcie ze mną do podsumowania, ja wam powiem co i jak, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w konkursie. Nic tam nie strasznego jest. Nic tam nie strasznego jest. Warunek jest tylko taki, żeby przyjechało na kołach i miało ważny przegląd. Zresztą patrząc na wagę tego przeglądu, ale był ważny. No był ważny, tak, tak, ważny. Do grudnia. Do grudnia, przyszłego roku. Tak, tak, tak.
Dobrze, Szymonie, dziękuję. Niech ci służy. Mam nadzieję, że niech służy ta gwiazda na masce, bo naprawdę jest fajny samochód. I szczerze, bardzo fajny, dobrze wyposażony i komfortowe auto. A teraz na pewno będzie ekonomiczne. Na pewno, bo spalanie mu wzrosło ostatnio. No to, a widzisz, a teraz mu spadnie. Dobrze. Słuchajcie, widzimy się w podsumowaniu za 3, 2, 1, 0. Suchy jak pieprz. Mua. Pójdź to Stasiu jeszcze raz. Jest właśnie słodki. Okej. Kochani, zanim powiem co i jak, mam nadzieję, że rozweselił was ten niedzielny odcinek. Zgłaszajcie swoje fury, zaraz powiem jak to zrobić. Suchy jak pieprz był. To jest najdroższy mem, jaki tutaj na kanale powstał. Mem warty 50 tysięcy złotych. Dziękuję sponsorowi i partnerowi odcinka, czyli firmie Broku, diety od Brokuła, bo słuchajcie, jeżeli ktoś chce coś zmienić w swoim życiu i na przykład tak jak ja zgubić 36 kilo obywatela, bo już dzisiaj jest 36 na minusie, to wbijajcie, bo tam specjalnie dla was będzie kod rabatowy i wszystko jest w opisie. I to nie jest 2%, ani 5%, ani 10% rabatu, więc to jest dużo więcej. Możecie to odmienić. No i wiem, że z Brokułem tutaj będziemy naprawdę jeszcze robić fajne projekty dla was, z wami. To będziemy wspierać tak naprawdę to wszystko. Również też zachęcam do tego, żebyście naprawdę, może po prostu nie róbmy pełnej reklamy, ale to właśnie ta cała manifestacja przez 2-3 lata Car Verticala, czyli firmy, dzięki której możecie ustrzec się przed zakupem trupa na zasadzie takiej, że przyjedzie auto z Niemiec, które miało 700, a okaże się, że ma 180 tysięcy, to właśnie dzięki raportom z Car Verticala możecie sprawdzić swoje obecne auta, czy przyszłe w zakupie, jaki miały przebieg, czy miały stan wypadkowy, jeżeli tak, to co było robione i tak dalej, co widzieliście przy Cadillacu, chociażby moim. No i też pamiętajcie, tak jak mówię, jest gdzieś tam link do Mubi. Tyle jeżeli chodzi o te wszystkie serie, no bo wiecie, to gdzieś trzeba wspierać. Te pieniądze, jakbyśmy tak wydali 10 autorentgenów po 50 tysięcy, to jest pół miliona złotych. I ja nie mówię, żebym tego nie wydolił finansowo, tylko w pewnym momencie jakby tak było bez sponsorów, to mogłoby się okazać, że nie starcza na pensję dla operatora, bo jak sobie policzymy te wszystkie auta i to wszystko, co było zrobione, no to już idziemy w grubych milionach. Dobrze. Chcesz, żebyśmy za darmo zrobili ci zupełnie za darmo twój samochód, a nie chcesz, żebyśmy cię męczyli Facebookiem, Instagramem, to właśnie jest dzisiaj ten odcinek i aby wziąć udział w konkursie, jedyne co trzeba, to wejść w opis tego filmu, jest link konkursowy i tam po prostu wypełnić wszystkie odpowiednie pola i nie trzeba nic naprawdę, nic udostępniać na Facebooku czy na Instagramie, coś lajkować. Nie musicie tego mieć. Czasem taki odcinek, też taką serię konkursową zrobię tak teraz, że czasem odpuszczę te tematy. Jedyne co musicie zrobić, to wcisnąć subskrybuj, zostaw kciuka w górę i wpisz komentarz auto rentgen. To też nie będzie wymaganie konkursowe, ale zrób to od siebie, po prostu dla mnie. Tak jak ja zrobię to auto dla ciebie. Warunek wzięcia udziału w konkursie jeden jest bardzo prosty. Auto musi przyjechać na kołach, tylko żeby to nie był gruz pod szafy, bo niektórzy mi wysyłali auto w skorupkę, na zasadzie poskładaj, nie. I mieć ważny przegląd techniczny. To naprawdę, żeby ten przegląd techniczny nie był robiony przez Andrea Bocelliego czy Stevie Wondera. Genialni piosenkarze. Obydwaj niewidomi, a mimo wszystko pięknie śpiewający. Ja uważam, że diagnosta nie dyskryminuje, ale nie może być osobą, która ma wadę wzroku tak kategoryczną, która nie zauważa takich rzeczy. Bo to nie jest dobre. Dziękuję mojej ekipie. Naprawdę. Chłopaki mieli nieprzespane noce, żeby to zrobić. A teraz, cóż, kończymy jeden bardzo fajny projekt, o którym nikt nic nie wie. Jedną bardzo fajną, tajną misję. Właśnie na nią patrzę. Podoba mi się. Dobrze, dziękuję. Uciekam. Miłej niedzieli wam życzę. Pamiętajcie, że mimo wszystko, tak jak zapowiadałem na Instagramie i Facebooku, a jeżeli nie macie, jesteśmy w trakcie robienia reportażu i pierwszego śledztwa dziennikarskiego, naprawdę grubej afery, grubego procederu, jaki zachodził w Polsce. I to ja nie mówię, że przestępczego, absolutnie nie, po prostu do czegoś dochodziło w Polsce, nie powinno, jakieś może błędy prawne, może nie, ale kwoty mogą sięgać miliardów złotych i tyczą się samochodów nowych z salonów, które były kupowane. Ale mam nadzieję, że ten reportaż zakończymy z misją pozytywną. Będzie się obijać o różne instytucje, od Wydziału Ruchu Drogowego, wywiadów, ITS-ów, Instytutu Techniki Samochodowej, TDT, czyli Dozoru Technicznego Transportu, Transport Dozoru Technicznego, to jest, czy Ministerstwa Infrastruktury i wielu, wielu innych, więc
Nie przeszkadza mi to, że ktoś próbuje mnie zastraszyć, żebym tego nie robił. Nie przeszkadzają mi dziwne telefony, jakie dostaję na warsztat. Ja po prostu zrobię swoje, bo taką mam od 9 lat misję. Walczyć ze wszystkimi nieprawidłowościami i zrobić ten świat motoryzacji piękniejszy, żeby użytkownicy nie musieli przechodzić przez jakieś piekła potem prawne, formalne, bo tak się może stać. Jest, nie? Trzymajcie się. Cześć!